Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpiona Tarot i zapraszam do czytania na Nów. Księżyca w Pannie, Nów Księżyca 3 września 2024 roku, kochani. Sprawdzamy, co idzie do Ciebie dla wszystkich znaków Zodiaku. Zaczynamy od Barana, kończymy na Rybach. E, moi kochani. E, Oczywiście, jak zawsze, będzie czasówka w opisie filmu. Moi drodzy, pamiętajcie o włączeniu subskrypcji, o włączeniu dzwonka. Dzięki tym czynnościom, będziecie otrzymywać powiadomienia, i żaden nowy film nie umknie Wam. Również zapraszam do pisania komentarzy. Dzięki waszym komentarzom kanał ma szansę na rozwój i na dotarcie do większej liczby z was. Moi drodzy, wrześniowy nów w pannie będzie czasem tak naprawdę nowego początku, nowego początku i odrodzenia, może odnowy. Tutaj będzie trzeba, kochani, wiele zrobić, wiele zrobić emocjonalnie, może też właśnie będzie chodziło o emocjonalne porządki w Waszym życiu? Może o taki swoisty detoks, dosłownie. Detoks nie tylko w znajomościach, wiecie, w emocjach, w uczuciach, ale też detoks, może właśnie w swojego organizmu, tak. Siebie samego. E, może nie chodzi tam ogólnie tylko o ciało, ale może chodzić po prostu właśnie o emocje, o uczucia, o taki stan bardziej emocjonalny, stan psychiczny. <laughs> Moi drodzy, ten nowy pan zachęca do skupienia się na pewnych szczegółach, które mają jednak duże znaczenie. E, aby to zrobić, no niewątpliwie jak to w pannie, trzeba się wziąć za porządki mm, i uporządkować swoje życie na co dzień. Podejść do tych czynności bardziej praktycznie, ale też, kochani, postawić sobie osiągalne cele, dlatego że postawienie tych osiągalnych celów da szansę na poprawę jakości życia, po prostu. Moi drodzy, To będzie właśnie ten czas, który jest dany na załatwienie pewnych spraw, na skupienie się nad tym, co należy zrobić, jak podejść do tego właściwie, podejść z większą wydajnością, bo energia znaku Panny zapewne poprawi i koncentrację, i skupienie, i produktywność. Moi drodzy, Pamiętajcie też o regeneracji, odpoczynku, o naładowaniu baterii, może nawet o medytacji, o analizie przede wszystkim, o analizie tego, co konieczne w Waszym życiu. Po to, żeby ruszyć do przodu od nowa, do tego nowego początku, albo właśnie w tej odnowie, jakby z, nowym, z większą efektywnością, tak? Także, moi drodzy, jeśli trzeba, zróbcie, kochani, jakąś checklistę, abyście sprawdzili wszystko to, co dotychczas nie mieliście czasu, energii i siły. Trzeba się tym zająć właśnie teraz. Teraz będzie na to więcej czasu. Znaczy teraz jest ku temu dobry moment, aby to zrobić. Moi drodzy. Zaczynamy czytanie. Mm. Zaczynamy czytanie, kochani. E, czytanie sobie zaczniemy troszeczkę mm, niestandardowo. A zanim przejdziemy do poszczególnych znaków Zodiaku, e, po rozłożeniu kart, moi kochani, zrobimy sobie. Zrobimy sobie. Mm, znaczy, nie, przed rozłożeniem kart, na poszczególnych znaków zodiaku. Zobaczymy sobie energię nowu nowiu z tła tali. I to tło talii odczytamy sobie jako energię tego nowiu dla wszystkich znaków. A później przejdę do poszczególnych znaków zodiaku. Moje drogie robaczki. Kochane. Dobra. Co wobec tego mamy w tle? Siedem kielichów dziewiątka mieczy i sąd ostateczny. No, po prostu. Otóż to. Praktyczna y, panna, bo w niej jest nów, e, ale y, nie każdy odczuje to w taki sposób, tak? Może osobie z podznaku znaku panny będzie łatwiej, a może nie. Dlatego, że y, mamy w tle, y, trójkę kielichów. Y, trójka kielichów y, jest, y, kochani, y, energią. No, już teraz wiemy, z czym zrobić porządki. No właśnie. Porządki, mówiłam przed chwilą o porządkach emocjonalnych, o, początkach, o porządkach w uczuciach, w emocjach, w znajomościach. Trzy kielichy mówią o więcej niż jednej osobie w Waszym życiu. Każdy z Was będzie miał inną, trzecią osobę. Ktoś będzie miał więcej znajomości, ktoś będzie miał więcej osób na uwadze. Ktoś w ogóle może być w trójkowej sytuacji, tak? A jeszcze ktoś inny może tutaj mieć na uwagę jakąś znajomość, jakąś relację na doczepkę, tak? Wiecie, to mogą być znajomi, przyjaźnie. No, takie osoby też, e, oczywiście, do relacji, e, z relacji i z, ze związków. Gdzieś, gdzie jednak pojawia się ta trzecia osoba. To z tym trzeba zrobić porządek. Dosłownie. Z uczuciami, z emocjami, do kogo są te uczucia prawdziwe? Czy faktycznie macie do dwóch osób uczucia? Jeśli nie chodzi u wszystkich z Was o uczucia, to jeśli chodzi o emocje, ktoś tu, kochani, na trzeciego nie pasuje. To jest ktoś, kto powoduje. U was być może wyższą emocjonalność, może wpadanie nie wiem, w panikę, w histerię, w lęk. Zobaczcie, kto wam służy, a kto wam nie służy. Bo tutaj ktoś jest na trzeciego, na doczepkę, tak. I to jest ktoś, z kim te emocje yy, są wam nie po drodze. Po prostu ktoś, kto wyzwala w was, nie takie emocje. I tutaj chodzi o pozbycie się, albo tych emocji, no a czasami jest to możliwe wtedy, kiedy pozbędziecie się, jakby, e, aby ta osoba, która po prostu jakąś taką emocjonalność w was wywiera zbyt dużą e, i do końca korzystną, no żeby nie zaznaczała się tak często w Waszym życiu, albo może w ogóle. Może tak będzie dob dobrze dla wszystkich? Dlatego, że no, niektórzy muszą się tu uporać z jakimś flirtem, bo mamy tutaj w tle flirt, romans. Może, może być też uporanie się z, jakimś, z jakimiś romansami, flirtami. Dosłownie flirty, romanse, ale też imprezy. Alkohol. Tu jest dużo alkoholu, tu jest dużo używek. Może chodzi o uporanie się, zrobienie porządku. Albo właśnie detoksu z uwagi na uzależnienie od czegoś, uzależnienie od różnych używek, nie tylko od alkoholu. To jest ważna karta. Może ktoś za dużo imprezuje, za dużo różnych używek stosuje. Z tym trzeba zrobić porządek, bo to dla niektórych z Was może zmieniać Wasze emocje. Może Was trochę niszczyć emocjonalnie, tak? Może odbierać wam te dobre emocje, te dobre uczucia. No i drodzy, no i właśnie. I w związku z tym, może wy wiecie już kto to jest. I co z tym należy zrobić? Znaczy, no zapewne, jeżeli są trzy osoby, no to na pewno wiecie. A jeżeli macie się domyślać, która osoba z otoczenia, no to się też dowiecie. Yy, I yy, też zrozumiecie to, może to przyjdzie właśnie do Was takie zrozumienie, że kurde, no ale jak to teraz zrobić, jak to teraz załatwić, jak to teraz powiedzieć. I, te, i to dziewięć mieczy. To jest karta nieprzespanych nocy, lęków, stresów. Karta wyrzutów sumienia. No, wobec kogoś będą te wyrzuty sumienia w Was, ale to będzie tylko w Waszej głowie, w Waszych myślach. Jest jakiś niepokój uczuciowy, emocjonalny, jakiś lęk, tak? Może ktoś nie do końca chce się z tą sytuacją lub z tą osobą rozstawać, czy kończyć jakąś znajomość, ale wie, że tak będzie najlepiej. Dla wszystkich, tak? A właściwie to dla Was samych. Aby skończyły się niespokojne, nieprzespane noce, chociaż one mogą być spowodowane właśnie tym, że trzeba to jakoś załatwić, tak? Trzeba to jakoś zakończyć. Ale co tu się wydarza? Wydarza się sąd ostateczny. No więc wydarza się, moje drogie robaczki, właśnie ta odnowa, ten nowy początek. Czasem jest to zgoda tu jest możliwa zgoda. Tu jest możliwa zgoda, moi kochani. Właśnie ta odnowa, odnowa też duchowa. I nowy początek. Tutaj jest nowe życie. Słuchajcie, u niektórych to nowe życie, to może być, bo to może być też informacja o ciąży. I ktoś się zastanawia, co zrobi. Decyduje się na nowe życie. Może tutaj nie chodzi tylko o to, że ktoś ma w sobie nowe życie, ale o to, czy co zrobić, tak? z którym partnerem, z którą partnerką wobec tego być. I kontynuować to nowe życie. No więc, tak, tutaj przychodzi odrodzenie, odnowa, odrodzenie relacji, odnowa związku jakiegoś, odnowa jakiejś znajomości. Oczywiście to nie musi być ta osoba, z której będziecie rezygnować, tylko właśnie z kimś innym. Bo tutaj jest powrót partnera, partnerki, męża, żony, powrót osoby z przeszłości, tu jest druga szansa, tu jest szczęśliwe rozwiązanie jakiegoś problemu lub w ogóle problemów. Dosłownie, tu może być też odzyskanie jakiejś wolności dla kogoś. Doznanie olśnienia przyjdzie, oświecenie, przyjdzie zrozumienie, przyjdzie tym samym koniec złej pasy, pasy i będzie taka skłonność do przebaczenia. Tutaj będzie jakieś przebaczenie, albo wy przebaczycie, albo ktoś wam przebaczy. Moi drodzy. Jeśli to mm, dotyczyłoby, to może być też sytuacja, w której gdzieś ktoś na jakiejś imprezie firmowej, w sytuacji zawodowej, będzie miał trochę nieprzespanych nocy, bo przyflirtował, przeromansował, może z kimś właśnie, no mógłby ktoś tutaj coś z kimś stworzyć, tak, mm, zrobić, i tutaj te nieprzespane noce, lęki, wyrzuty sumienia. No mogłaby tu być taka zdrada, trójkowa sytuacja, no ale tutaj ewidentnie powrót, tak? Partnera, partnerki, powrót do osoby z przeszłości, tu się ewidentnie pokazuje. Moi no drodzy, być może ktoś coś zrobił dla awansu zawodowego, może być taka sytuacja. Znaczy, nie chodzi mi o to, że. Znaczy, może też tak być, no różnie ludzie tutaj, no, różne możecie mieć tu podejście do tego, tak? Więc ktoś mógł coś zrobić dla awansu faktycznie poflirtować, poromansować może doszło do czegoś więcej może stało się właśnie za dużo i teraz te nieprzespane noce, lęki, niepokoje co będzie dalej? no awans, kochani, tak ale tutaj też pokazuje się właśnie e, być może znalezienie wymarzonej pracy dla kogoś i tak jak powiedziałam i tak jak powiedziałam, kochani e, w tej energii nowiu Pojawi się też e, możliwość poznania nowej osoby. Tutaj, w ogóle, może być poza powrotem z przeszłości, może być e, poznanie nowej osoby. Być może, właśnie na jakiejś imprezie, m, może zawodowej, e, pojawi się e, możliwość poznania nowej osoby. Ale inni, kochani, mają inny przełomowy okres w swoim życiu i mają odrodzenie w związku, odrodzenie w uczuciach, odrodzenie w relacjach, zmiany. Dla jednych zmianą będzie Małżeństwo, dla innych zmianą będzie rozwód. Jeszcze dla innych będzie, będą narodziny dziecka, no bo są tutaj też te, jest tutaj też ta trójka kielichów. A także moi kochani, sytuacja będzie dla każdego z Was inna, przełomowa. Odbywa się tutaj też u niektórych bilans życiowy taka właśnie medytacja, analiza, przemyślenia. I to takie duże rzeczy na dłużej, może na stałe i na trwałe. No w sądzie ostatecznym, powroty na stałe. Przełomowa znajomość nowa też mogłaby być długotrwała lub na stałe, tak? Ważne, żeby się przygotować być przygotowanym, być uważnym bo sąd ostateczny finalnie pokazuje zakończenie problemów rozwiązanie jakichś problemów, które ciągnęły się od dłuższego czasu. No więc tak naprawdę to bardzo, bardzo, kochani dobrze się kończy dla każdego inaczej, ale dla każdego dobrze moi drodzy, trochę wyszło nam za długo więc to jest ogólna, w tym filmie będzie ogólna energia nowiu dla wszystkich a w kolejnym filmie oczywiście będą, będzie czytanie co idzie do Ciebie, czyli czytanie dla wszystkich znaków od barana do rybek